Siemka, w tym odcinku trafimy na zbuntowanego Wiedźmina. Na Wiedźmina, który się podszywa pod Wiedźmina. Albo przynajmniej chłopak, który się podszywa pod Wiedźmina. Oraz rozwiążemy zagadkę zniszczonej karawany na drodze. Także zapraszam. Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmina 3 Dziki Gon. I tak. Dzisiaj będziemy. Znaczy dzisiaj, ha. Ale tak, mam. Jak zwykle sterowanie zapominam. Mam ochotę dzisiaj trochę pograć. Wieśka, troszkę popolujemy na potwory. Porobimy te rzeczy, których ostatnio nie zdążyliśmy zbytnio porobić. Przynajmniej taki jest plan. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Ogólnie mogę wam zdradzić, że następną serią będzie Banner Saga. Nie wiem, czy kojarzycie tytuł, czy nie. A to pewnie jeszcze tak krótkie info o tym zrobię. Musi być dobrowo, ta wieś pojadę. Świeko. Coś tu cicho. No jak cicho, jak argule są. Geralt. No. On na krwawienie zdychał w sumie. Ani żywej duszy. Super. Stało się coś złego. I to zanim przyszły tu pojady. Zginął bez walki. Zaszlachtowany. Jak kot z wilkiem. Ciało poszarpane przez tu pojady. Nie sposób stwierdzić, co go zabiło. Zobaczymy, co dzisiaj dowiemy w środku. Miecza. Czyli kobieta zamordowana, ale palenisko się pali. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Rozbójcy? Zwłaszcza jak nowelszego. Urżnięta ostrym nożem. No proszę. Zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Czyli ktoś miał przyjść tu po zlecenie Naleszego, a okazuje się, że nie do końca. Umarł szybko, nie bronił się. Jednak nie działa to wszystko tak, jak powinno. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Ostrze weszło od tyłu, między kręgi. Przecięło rdzeń. Nie mogła się ruszyć. Wykrwawiła się. No, dobra, no. Miłą rozmowę przerwało nam dwa argule, trudno. Tylko też te argule będą tutaj tak trochę przychodzić co chwila. Jeżeli tak, to mi sobie to się podoba, bo to będą tylko plusy dla nas. Po prostu. Tego kolegi się tu nie spodziewałem. Dobra, suszony owoc zjedzmy. Ścisku niebezpieczna broń. No, my coś szczególnie o tym wiemy. Powyżej łokcia, jednym ciosem. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Szlak. Stój! Dobra, dzieciaku, gdzie uciekasz? Laleczka i ślady dziecięcych stóp. No to subcio. Dzieciak pewnie wszystko widział. Zaraz się dowiemy. Co i jak. Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula. Jak ja co się dowiemy od niej. Tam jest. Spokojnie. Nic ci nie zrobię. Powiedział, wiedźmy, wyciągając miecz. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło, ja... Też masz kocie oczy, jak on!
Jak kto? Jak tamten! Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd, idź stąd! Dobra, koniec żartów. Mów, co tu się stało. Już mówię. No, w lesie zalękło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi Sobiemirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No a potem poszli do stodoły i tam... Reszty się domyślam. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożkom. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie, w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. To twoja lalka, tak? Trzymaj ją i nigdzie nie odchodź, rozumiesz? Trzymaj się, mała. Czyli z buntą... rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć. Czyli zbuntowany Wiedźmin? To musi być ten kamienny krąg. Ślady stóp. Warto się rozejrzeć. Ledwo widoczne. To musi być on. Dobra, trzeba wymierzyć trochę sprawiedliwości, bo... No wilczki, serio? To jest chyba warg w ogóle, ten jeden. Był warg. Dobra, pozbierajmy co nasze. Tudzież co upolowane. Świeża. Jest niedaleko. To mi się podoba. Jeżeli jest ranny, to może być jakiś plus dla nas. Plus szkoła kota. Dlaczego niby szkoła kota miałaby być taka w działaniu? No proszę, co my tu mamy? Zbroja kota, a medalion wilka. Jakiś mieszanie. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego Leszego. No, zgadnij. Nie jestem w nastroju na zagadki. Od początku wyglądałeś mi na sztywniaka. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem.
Powiedziałem, że nie zmiłuję. Że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszym. Miny im zrzedły. Sautys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedzi. Schowali my z kumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. A jakim cudem przeżyłeś? Widły zadają paskudne rany. Wiem, co mówię. W ostatniej chwili się uchyliłem. Zęby weszły płytko pod kątem. Minęły płuca. Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy. Ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą. Że oszukują. Że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No, weźmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? We wsi zginęło wielu niewinnych ludzi. No, zginęło. Mea kurwa culpa. Poniosło mnie. Nie po raz pierwszy, prawda? Chcesz mnie zabić, wilku? Trudno. Wyciągaj miecz. Ale nie każ mi się spowiadać. Stawaj do walki. To na co była ta cała gadanina? Zwykłem dawać ludziom okazję do obrony. W przeciwieństwie do ciebie. Skoro jesteś taki szlachetny, obrońco uciśnionych, może dasz mi wpierw wypić jaskółkę? Widzisz, że jestem ranny. Wyrównajemy trochę szanse. Wydawało mi się, że lubisz nierówne walki. Ale tylko kiedy to ja mam przewagę. Nie, nie tym razem. Wyciągaj miecz. O! O! Dobra, to będzie trudna walka, coś czuję. Tak, ulepszona jest kółka. Igni, akcji. Gadaj, tylko walcz. Queen robi swoje. Pła. Niech ci ziemia lekką będzie. Czas wracać do małej. Póki jej coś nie wywęszy. Nie, no inaczej, nie zabiłbym go, gdyby to się faktycznie okazało, że jakoś, nie wiem, oni tam go zdradzili, czy coś, faktycznie, że to... Nie wiem, ale po chuj mordował całą wiochę. Widać też było, że to było nie pierwsza taka jego akcja i zero skruchy, nie? Czemuś takiemu to politowania nie ma, no, wybacz. Co tylko ciekaw teraz, jak się odbije to w wiedźmińskim otoczeniu dla nas. Wróciłeś! A już myślałam, że nie wrócisz. Że on też ci zrobił krzywdę. Próbował? Nie, nie zrobił. I nikomu już nigdy nie zrobi. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu... tu jest strasznie. Pewnie. Chodźmy.
A może weźmiesz mnie na barana? Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. Dziecko sierocone przez jednego wiedźmina, a drugi wiedźmin na barana przywiózł do rodziny. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka, a co ty tu robisz, niecnoto? Ja... Bo... U nas we wsi... Tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Nie, to był inny wiedźmin. Sprowokowali go. Prawdę o was mówią, żeście mordercy bez serca. Okrutnicy. Nie wszyscy. Spotkała go kara. Najwyższa z możliwych. I co? Myślicie, że to co naprawi? Że wam ludzie zapomną? Nie, nie zapomną. Będą się nas bać i nienawidzić. Przywykłem do tego. Ale mniejsza z tym. Nie przyszedłem tu, żeby się pojednywać. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Zaraz. Wpierw wyzywasz mnie od morderców, a teraz chcesz mi oddać dziecko? U was przynajmniej nie będzie o pustym brzuchu chodzić. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie... Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie wiedźmin. Niech was mają w opiece. Czas na mnie. Już? Ale... Ale czemu? Taki los wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale... Odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka! Chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. A co ty na to? W sumie tak... No wiedźmin, bo wiedźmin. Powinien tylko na potwory polować. No ale fakt jest taki... że co nie zrobić... Też ludziom pomagamy. Znaczy, to jest po prostu z mojej strony ludzki odruch. Ja wiem, że... Prawdziwy wiedźmin, gdybym miał grać takim fabularnym, mocno fabularnym wiedźminem, to bym to zignorował i nie wchodziłbym w drogę temu nawet gościowi, drugiemu wiedźminowi i tyle. Ale ludzkie odruchy też mam, więc to dlatego trochę będzie wygląda w ten inny sposób. No ale ciekawa sytuacja z tym. Jeszcze jeden? Wynocha z naszej wioski! Dość już tu wiedźmini szkody na... No co ci chodzi, człowieku? Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony! Co takiego zrobili ci wiedźmini? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka w ryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart?
Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojadł flaki wyprął, jebace. Okej. Wiedźmin jak malowany. Wiecie co? Podoba mi się to. Może być ciekawe, że... Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tużin wilków utruk. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Dobra, no to co nie gadajmy? Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Tylko teraz tak, to jest 150 metrów, a ja bym chciał zobaczyć Wiedźmina jak malowanego. Trochę bardziej w tą stronę, ale pójdę i pogadam z tym gościem, o co chodzi, bo jestem ciekaw. Co ten typ tam odpieprzył. Wątpię też, żeby to był Wiedźmin. No. Dobra, to z górą żeśmy sobie pogadali. To ciekawe. No baba cmentarna na cmentarzu, okej, czy jakiś ghoul, to nic nowego, tak? Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten ghoul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Potwór ubity! O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak! Ja wszystko wyjaśnię! Oszust! Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Pewno. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie. Za kranie czuć ci dał rękę. Za dupczenie córki i chuja utnie. O, tak, czuję. Czuję, że to będzie taka kara. Aaaa, jaki jest to zły człowiek. Aż miło mi się zrobiło na sercu. Ale kurde, naprawdę, że od handlarza takiego objazdowego dał radę dostać w ogóle wiedźmiński amulet, co mnie po prostu krew zalała. Wiedźmińskie amulety są dla wiedźminów, jak sama nazwa głosi, i nie ma opcji, żeby to się zmieniło. Takich kanciarzy i morderców, co ścigać będę musiał i po prostu bo chcę. I chuj. Dobrze, teraz tak, co my tu mamy? Wilczki. Potwór wybił całą watachę. Leszy kolejne? Naprawdę duża sztuka. Albo... Kmera? Wampir, no. No kurde. I skurwiel ma duże pazurki. Zobaczymy, co z tego będzie i gdzie nas zaprowadzi. Pewnie do swojego leża. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje.
Super. W ogóle Wiedźmi to takie połączenie, w sumie gada, no dobrze, w sumie gad, myślałem o wilku w tym momencie, ale... Muszę znaleźć inną drogę. Okej, okay, ale tu mamy jaskinię, do której się musimy dostać. Czyli po prostu obejdźmy to jakoś. Z której strony by tu wejść? Co, od góry będzie zaskoczenie? Zaskok jakiś? Cuchnąć jak gówno biesa. Ta, stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Czyli ową bestią jest bies? Z biesem chyba nie walczyłem jeszcze. Spytałem, czy my tego wejścia do jaskini mamy szukać w obrębie tego? W obrębie tego terenu, czy nie? Dobra, poszukajmy tam, zejdźmy jeszcze od dołu. Czy może od... No tak, tu jest to... wejście takie... powiedzmy poprawne. Oj, będzie czuły problem, nie? Czekajcie, a jakby tu po prostu wziąć się zeskoczyć? No. Chyba to nie do końca tak miało być zrobione, ale... Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Okej. Inny trop. Ślady są za małe, jak na biesa. Okej. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Oba straciły sporo krwi. What the fuck? To co tu przyszło? Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. To musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Czy teraz tak. Trzeba zrobić przynętę na biesa. I to może czy być całkiem spoko. Tylko czy ja mam przynęty? O, czerwony mutagen sobie wyciągnijmy wtedy. Tylko teraz tak. Są oleje przeciwko, odwary. Eliksir? Nie. Okej, przygotuj przynętę na podstawie alchemicznej receptury. No nie, no mam niby to przynęta na czarta, tak? A brakuje składników. Wronie oko, o kurwa. Gdzie ja będę mógł wronie oko kupić? Okej. Dobra, nieważne, przy tematu nie było. Pod nosem wszystko miałem.
Aha, przedmiot fabularny. Dobra. Rozlej przynętek wokół wzgórza. I teraz tak. Teraz to ja muszę to znaleźć, tylko że... No i teraz tak. Jakbym chciał sobie to... Okej, okay. Tu jedno zalane. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Trochę tu. No jestem ciekaw, bo z szartami chyba nie walczyliśmy, czy to może być też coś nowego, fajnego dla nas. Mieliśmy, widzicie, to tak jak mówiłem, nie? Teraz w niektórych tego typu materiałach bardziej się opłaca właśnie te intra, bo w nich dzięki temu wiecie, co będzie w odcinku? Bo tak ja mogę być. No, na początku odcinku. Nawet z 5 mil. Siemano, siemano, będziemy w tym odcinku robić to, to i to. A się okazuje, że coś się spieprzy. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. I potem się okazuje nagle, że. To tak ładnie nie działa. Okej, okay, co przyjdzie, czort, to przyjdzie. No chodź. Dobra. Jak to mówią bandyci z Weren, zrobię z ciebie szczątki. Jirden. Też w sumie... O! No dawaj. Dawaj malutki. O, jakie słomo. Biedaczysko, no. Biedaczek. Oła, to było dobre. To był dobry timing. No, unikalny miecz. Super. I nagroda za czarta. Czart nie był jakimś w sumie takim trudnym lichem do zabicia. Szczerze, że spodziewałem się trochę większego wyzwania, ale... Taki też może być. Ale kurczę, dużo w tym odcinku rzeczy z Wiedźminami. Fałszywy Wiedźmin. Wiedźmin Morderca. Jestem ciekaw, jakie to jeszcze ten będą ekskawacje. Tak? Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Super. To teraz tak, to jest zrobione. Co dostaliśmy? 400 XP? Tak, jest na kilka chwilę koron w sumie jakby stargowania. 190. Szczerze, 190 koron, spoko. Spoko zapłata. No tak, będziemy mogli zrobić to. Potem pozostałe... Tak na dobrą sprawę i tak zadania są już troszkę w górkę. Trochę bardzo na górkę dla nas. Będziemy mogli to spróbować zorganizować jakoś. Chociaż może po prostu od następnego odcinka ruszymy wątek fabularny. Bo tamte zadanie tak wysoko postawione to... Płoteczko... Hopsasa. W ogóle tyle, ile już mamy materiału z Wiedźmina, a główny wątek jest nieruszony prawie, to tak, o kurna.
cały czas się rozbijamy gdzieś po tych bocznych rzeczach, nie? I powiem szczerze, to mi się bardzo podoba. Bo dzięki temu możemy... Co tu się stało? Bo dzięki temu mamy możliwość poznania trochę całego uniwersum też, nie? Rozcięte więzy. Ktoś przecinał je w pośpiechu. Tępym ostrzem. Ktoś biegł szybko i w panice. Ślady są mocno odbite, a potem trop się urywa. Okej. Ktoś biegł szybko i w panice. Ślady są mocno odbite, a potem trop się urywa. No, a tu? Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. To co, po zapachu? Jakieś morgulaki na dole. O. Ślady pazurów. Zaatakował z powietrza, sądząc po śladach pazurów Wiwerna albo Widłogon. Roztrzaskał beczkę z winem, ale ludziom najwyraźniej udało się uciec. To kedweńskie. Zapach będzie wyczuwalny jeszcze przez wiele godzin. Co ja, tylko żeby w ogóle... Żebyśmy tu przyszli kilka godzin po tym, jak się to stało. To też co innego. Tak na dobrą sprawę. Jeżeli tutaj coś takiego się stało, to to wino powinno się raczej... To wino powinno się bardziej w powietrzu unosić, a nie przy ziemi. Tak trzeba. Ale okej, Wiedźmin to Wiedźmin, ma swoje sposoby na takie rzeczy, nie? Puh. Skira papa. Trop prowadzi do jaskini. A przy jaskini trupy leżą. Jednego dopadł tuż przed jaskinią. Nie, no ładnie mu plecy przerysował. Taś. Na krewę! Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało? Ano przecie nie przecisnęłoby się tu. Ogromne było bydle. A zębiska miało, że ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz to się stąd wydostać. Mistrzu Wiedźminie, pomożecie nam. Któryś z was ma na imię Tomił? Tak, ten co tam leży. Dopadł go jaszczur. Ale skąd żeście wiedzieli? Jego brat prosił mnie, żebym was znalazł. No, powiedzcie, same. Co się tu stało? Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas cap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynętę. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano, umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleść. No a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiwerny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. Wiwerna królewska, ależ mi się poszczęściło. Powiem szczerze. Królewska. Z królami to my wiemy, jak do czynienia mieć. Zobaczymy tylko. Nie pamiętam, z takimi dużymi chyba nie walczyliśmy. Że ona taka, że tam dupy nie wcisnęła. Chociaż pewnie dobiegniemy, do nich okaże jakiś pierd mały. Taki. Nie to kogut, nie to bazyliszek. O, jest już. Uj, ty. Tak, też. O kurwa, dwie. O! Jak dwie, to jedziemy na dwa ognie. A to są zwykłe, to nie jest królewska nawet. A no tak, bo to jest, zniszcz gniazdo i zabij młode. Gniazdo drakonidów. Powinienem je zniszczyć. To nie one zaatakowały tych ludzi.
Wiwerna królewska musi gdzieś się tu czaić. Trzeba zniszczyć gniazda, bo znowu się rozplenią. Jak zrobiłem bum bum, pewnie przylecie, mamuśka. Taś, 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 taś. No faktycznie trochę większa. Spróbujmy z nią tak jak z każdym latającym człowiekiem. O, palmy, ryja i jedziemy. Powiem szczerze, spodziewałem się czegoś bardziej ekscytującego. Ale bydle, jak się to nazywa? Wiwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Jak was zwą, panie? Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Będzie co dzieckom opowiadać. Super. Trofeum z Wiwerny. Oh yeah. Dobra. Tylko tak, trofea trofeami. Fajna sprawa, tylko czy mamy jakiś miecz tutaj, który byłby lepszy? Broń stalowa. Tylko że tu mamy to trafienie krytyczne, które mi się podoba. Dobrze, to nieważne. I teraz tak, co mamy? Trwą szczarta, doświadczenie dla ciosy kończące. Weźmiemy łeb czarta na kunia. W ogóle tych trofeów będziemy musieli trochę posprzedawać, bo się też tam powoli syf robi. Common item. O Boże, jestem złym człowiekiem. Czekajcie, co tu mamy? Mięso wilkołaka. Ten magiczny kaganek. Kurde, dużo rzeczy mamy w sumie nazbieranych. No, płotka oczywiście, to jest deported horse. Zawsze i wszędzie królować będzie. Tamte wilczki to... No wilczki to wilczki, nie? Co się chłopy dreta? To tylko wiedźmin nagrodą przyjechał. Witajcie. Znalazłem waszych przyjaciół. Już z nimi rozmawiałem. Ech, szkoda, że to Miłowi się nie poszczęściło. To dla was. Dziękuję. Bywaj. Dobrze. Teraz tak, co mamy dalej w zadaniach? Żeby też nie rozgrzebywać czegoś... Velen, więzy krwi, zadania poboczne. Jezu, ile pobocznych w ogóle mamy. Dobra, wiedźmińskie zlecenia są zrobione. Poszukiwania. Holender, no nie są zrobione. Właśnie, czy ja nie miałem... mi się wydaje, że ja miałem którąś... Coś miałem odłożone. Na jakoś przyszły czas, tylko nie pamiętam co. Dobra, mam 4 punkty w ogóle dostępne. Moment, ulepsz umiejętność, to jest trochę... To wrzućmy tu, to jest tu. Czekajcie, czy to mamy od tego? Młynek. Tak. Super, mamy młynek. Zarąbiście. Tu mamy co? Odporność na to. Tak, bym to zamienił chętnie. Teraz tak, co tu mamy? Skupienie. I teraz tak, tu bym chciał to mieć. I teraz tak, tu mamy... Czekajcie... przydałoby się...
No co jest? Moment, alchemia. Substancje alchemiczne, no właśnie. Największy mutagen brakuje nam. Niestety. Okej, i tu brakuje nam trzech, tak? W ogóle mamy jakieś... takie małe... A nie, to były te do... Tych, i mamy teraz większe mutageny, super. No niestety, czerwonego nam brakuje. Ale... Bo będzie trzeba to trochę pozmieniać, bo teraz tak, tu mamy... Tu mamy co? Tu mamy to... Punkty... Jakbyśmy to podłączyli... I na przykład tu... To jest siła ataków bojowych... To jest... Czekajcie, co trzeba mieć co? Takie się blokuje się na 28. Więc tak, tu zostawimy to na przykład w ten sposób. Bo czy ja nie jakąś, nie jakieś czerwone, te niebieskie ability będę chciał jeszcze rozwijać? Znak Igni. Moc Queen. To są do znaku akcji jeszcze plusy. Wiecie co? Będziemy musieli sobie to odblokować. Te parę rzeczy. No. Tu będzie fajnie to zrobione. Będziemy musieli to odblokować wtedy faktycznie. Maksymalna żywotność to o 500, to jest teraz coś, co nam się średnio. Czekajcie, a tak. To jest do siły ataku, tak? To jest. Nie wiem, bo jest jakiś po prostu, który. Nie wiem, który da nam, że nam boostuje te? Nie, nie ma. No nie ma, czyli te ability mogą być lub zupełnie. Zupełnie w innym miejscu odłożone. Bo tutaj z tego, co my tu mamy. Czas działania eliksirów nam wydłuża, okej. Większe gęstość walki, szanse na trafienie krytyczne, to jest fajne, dobra. Tu jest trochę rzeczy, które by nam się mogły przydać, nie? A to byśmy musieli się szprycować eliksirami, żeby na tym lecieć, nie? Dobra, wiecie co, na razie zostawimy to tak jak jest. W następnym odcinku ruszymy z kolejnymi zadaniami. Mianowicie tutaj o tych, myślę, pobocznych. Te poboczne to myślę, że wszystkie zrobimy tak, stryk. I w tym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się. Hej!